Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Luźne LP z Remnuszalne Kurliki na Game Boy Advance. I przyznam się wam bez bicia, jest to odcinek post-commentary, gdyż powody. Więc tak, zadaliście dużo pytań, mieliście na to 4 dni, chyba znowu, i to tak. No to zaczynamy z tymi pytaniami. Pierwsze pytania są od Micha97, który zadał aż 29 pytań. Więc zaczynajmy. Co sądzisz o japońskim Crash? Sądzę, że japoński Crash jest dosyć... jest pluszowy i... dziwnie wygląda ogólnie. Jak tam pomidorowej Sonic CD? Byłem świadkiem tego, że on przeszedł Sonica CD, więc... zbiera się na nagranie drugiego odcinka. Nagram, czy nagrasz serię Pandemonium? Oczywiście nagram. Lubisz pomidory? Nienawidzę pomidorów. Czy wiedziałeś, że Rayman Revolution to oficjalny Rayman 2? Wiedziałem, że to jest oficjalny port, który został rozszerzony. Co było twoim zdaniem najlepsze w Rayman 1? Muzyka. Zrobisz LP na luzie z jakiejś gry na PS1? Tak. Nie wiem jeszcze jaką, ale zrobię. To jest zawsze jakaś niespodzianka. Czemu fioletowy to kolor śmierci? Why? Ponieważ to pewnie jest jakiś bóg w Japonii. Jest pewnie jakiś bóg śmierci czy coś jest fioletowy i to przez to. Bo mój kolega trochę przypał zrobił, bo wysłałem mu Sonica X'a i on się darł po całym podwórku. Jak myślisz, co mogę zrobić? Po pierwsze ogranicz jego dostęp do dealera. Po drugie, daj mu z liścia w mordę, to się uspokoi. Oto jest moja rada. Będzie jakiś live. Był i będą jakieś z różnych gier. Niekoniecznie z komputerowych, ale będą. Co byś zrobił, jakby Sega zrobiła crossovera z Raymanem i Crashem, w której to gębie zachowałby się Sonica niż na PS2 z poziomu Crasha i z muzyką z Rayman na jedynki. Sądzę, że chodzi ci o to, że gameplay Crasha byłby w poziomach ala Knights i Żołak, a Rayman to nie wiem. Kupiłbym. Co jest twoim zdaniem lepsze, Rayman 2 HD na PS3 czy Rayman Revolution? Uzgodnijmy coś sobie. Rayman 2 na PS3 to nie jest HD, tylko port z PS1 na PS3. To jest po prostu emulacja. A Rayman Revolution to... to jest pełnoprawny port. A to powiem tyle. Ja jestem człowiekiem, który lubi eksplorować i wykonywać różne zagadki, więc Rayman Revolution jest idealny dla mnie. Aczkolwiek ja się wychowałem na Rayman 2 oryginalnym, który... czyli na PC-ta i na PS1 to jest praktycznie to samo, tylko że niektóre poziomy zostały wycięte, albo niektóre sekcje poziomu zostały wycięte. No i po prostu według mnie po prostu lepszy jest ten krótszy Rayman, na którym nie trzeba się zbytnio wysilać umysłowo. Fajnie by wyglądał twój LP z pomidorowym, ale nie na luzie. Zobacz sobie ostatnie odcinki, jakie przesłał pomidorowy z królika Baxa, to ogarniesz, że planujemy coś. Zauważyłeś, że nie ma pytania 14, a tu cię strollowałem, bo nie czytam, jakie są numery. Ale zauważyłem. Kiedy Sonic CD? Kiedy zrobię? Był live z tłumaczenia. To tłumaczenie mi nieźle poszło, ale przetłumaczyłem pół tekstu w 2 godziny. Więc to trochę zajmuje. Wiedziałeś, że pomidorowy robi Crash 1, ale na innym kanale jakoś pomidorowy gaming i nagrywa on Crash 1 po japońsku. Wiedziałem, ale oczywiście nie ogarniam nic, co tam pisze. Co wolisz, dzisiejszego Raymana czy tego pierwszego? Sądzę, że mówisz o Legends i Origins. Jeśli miałbym wybierać, to chyba bym wolał tego pierwszego. Ale nie mam tak zbytnio nic do Origins, ale ma niezbalansowany poziom trudności, tak jak Rayman 1. Na którym to ja to skończyłem. Jak twoim zdaniem postępuje Naughty Dog z tym, że Crash to dla nich dziecinna gra? Sądzę, że chamsko
chamsko w stosunku do Crasha, bo tak właściwie się wybili na Crashu, bo dzisiaj nie byłoby takich hitów jak Uncharted, nie byłoby The Last of Us, nie byłoby... czego tam jeszcze by nie było? No nie wiem, w każdym razie... No, wykorzystali najzwyczajniej w świecie Crasha. Wykorzystali go, ale i to w najgorszy sposób. Jak będziesz robił maraton Raymana, to druga to Rayman 2 czy Revolution? Jest maraton Raymana, jakby co. I Rayman 2, właśnie o którym mówiłem, na PS3. Revolution może kiedyś, jak wreszcie przejdę tą grę, ale to kiedyś. Lubisz placki? Nie. Zrobisz Fallout 2 Raymana 1, zrobię Raymana Advance. Ale to będzie po Raymanie 2. Jakiej muzyki słuchasz? Dalszej części nie przeczytam, bo co mi nie przejdzie przez gardło. Słucham rocka. Najczęściej słucham soundtracku z Sonic Adventure 2.1, bo jedynka też ma spoko soundtrack. Z jakich programów nagrywających korzystasz? No i tu mam problem, bo korzystam z nagrywarki. Ale jeśli nagrywam z kompa, to używam Frapsa lub taki program mało znany, Gregion, bo ma małe pliki, dobrą jakość, jest fajny. Tylko straszne ma straszna komercha w tym programie, bo ma specjalne takie okienko na reklamy różne. To jest głupie. Zrobisz Spidermana 1 na PS1. Zaskoczę cię, zrobię 1 i 2, ale tylko te części. Bo więcej Spidermanów raczej nie chcę robić. Jeśli te nowe 1, 2 i 3 kiedyś mi się uda przejść i jakoś nie wiem, to polubię, to może zrobię na PSP. Zrobisz Harry'ego Pottera 1 i 2 na PS1? Zrobię cały maraton Harry'ego Pottera. Niekoniecznie mówię, że z PS1 to będzie 1 i 2, ale sądzę, że chyba raczej tak. Zrobisz Sonic'a CD z PS2, to nie ma w ogóle sensu, bo już zrobiłem wersję na PS3, a to jest lepsza wersja od tej z PS2, więc... Nagrasz kiedyś Rayman Origins? Niestety, ta gra miała fabułę, więc teoretycznie rzecz biorąc mogę ją zaliczyć do maratonu Raymana. Jakiego kompa masz? Dobrego. Nie znam konkretnej specyfikacji. Jaki system posiadasz? Windows 7. To było w końcu na tyle, mam nadzieję, że nie za dużo. Nie, spokojnie, zadawaj więcej, ale trochę myśl nad tymi pytaniami, bo pytanie, co sobie lubisz placki, to już na takie nie odpowiem. Dobra, teraz jakiś gościu o niku pomidorowy.pl, nie znam go. No serio, nie kojarzę. Najbardziej epicki moment w Raymanie 1, walka z Mr. Darkiem. Jak poznałeś Raymana? Raymana poznałem. Tak, iż total ściągnął mi Rayman na 2. Już, koniec historii. Jak poznałeś Sonica? Prawdopodobnie jak większość Polaków, czyli przez Sonic X. Jak poznałeś Crasha? Najzwyczajniej w świecie. Po prostu jak się nudziłem, to rodzice mi odpalili PlayStation 1, a na PlayStation 1 odpalili mi Crasha. Prawda, kiedy live był, kiedy Sonic CD, pytanie, odpowiedziałem na to wcześniej, kiedy Rayman 2, Rayman 2 powinien być po kroku 1. Dobra, więc to był pomidorowy, to teraz ważny widz numer 1, nie będę czytał jego niku, jego nazwy, ponieważ to jest imię i nazwisko. Lubisz tosty, oczywiście. Kiedyś ostatnio miałem manię, przez cały tydzień jadłem tylko tosty na śniadanie. Na to pytanie nie odpowiem, bo jest zbyt prywatne. Nie obraź się za to, ale po prostu uważam, że jest zbyt prywatne. Lubisz buty sportowe? Bo lubię tenisówki, nie wiem, czy też się zalicza do butów sportowych. Jakiego sportu nie lubisz? Każdego. Zdarzy ci się kiedyś nie mieć ochoty na Sonika, a skądże? Zrobiłbyś chili challenge? Jak kupię sobie kilka chili dogów, to oczywiście.
Czy używasz emulatorów? Niestety czasami emulatory są wymagane, chociaż chciałbym mieć oryginalne konsole i zrobiłem sobie tak, że ustanowiłem sobie cel. Każdą grę, jaką kiedykolwiek spiraciłem, kupię. Kupię, żeby było legalnie. No. Czy chciałbyś mieszkać w Anglii? Oczywiście. Czy zrobisz jakieś V2? Może. Nie jest to wykluczone, ale może, bo... Może wiesz, że niektóre cele mogą być uznane przez was w każdym razie źle. Nie mogą być na zwyczajnym świecie uznane. Ej, twój Rayman 1 był spoko, czemu nie zrobisz go na luzie? Wiesz co, teoretycznie rzecz biorąc na pytanie poprzednie i to mógłbym połączyć, czyli ustalmy tak, że Rayman Advance będzie się zaliczał do Let's Playa na luzie i do Let's Playa zwykłego, ale Let's Play Rayman Advance zrobię po zagrajmy na luzie w Bubsy 3D. Ej, cud, pomidorowy nagra Sonika CD. No. Wiem. Lubisz chipsy? Oczywiście. Lubisz Coca-Colę? Oczywiście. Lubisz cebulę? Nie cierpię. Czemu Sonic Unleashed na PS3 jest chamski? Ponieważ jeśli grałeś w Sonic Unleashed na PS3, to wiesz, że tam są pewne medale. A nawet jeśli na wersję PS2 grałeś, to wiesz, że tam są medale. Więc tak, w wersji na PS2 możesz te medale sobie po prostu olać. Możesz mieć je kompletnie w tyłku i każdy poziom sobie przechodzić na chama. A w Sonic Unleashed na PS3 medale są wymagane do przechodzenia kolejnych poziomów. No, więc to jest chamskie. Kiedy Sonic CD? Ja nie mogę już odpowiedzieć na to pytanie. Jakiego masz pada? Mam pada, który się zwie Apollo. Nie wiem jak to nazwać, ale jest to po prostu pad Apollo, jeśli chodzi ci o pady do peceta. Oraz mój pad, który sobie ostatnio kupiłem do PS2, również współpracuje z kompem, więc Apollo oraz ten mój drugi pad jest z firmy Esperanza, który nie polecam, 2/10. Pad mi raz spadł i już się zrobiła w nim dziura. Skąd pixelize.game.pl? Więc tak, zajmijmy się tą pierwszą częścią, czyli pixelize. Jak wiadomo, uwielbiam gry retro. Oczywiście każda gra ma piksele, ale okej. Więc tak, pierwsza część Niku to jest piksel. Więc już chyba wiadomo o co chodzi, bo nagrywam głównie gry retro. I środek tego Niku, czyli EL, jest wspólny dla dwóch nazw. A druga część Niku to jest Elise, czyli bohaterka. Postać występująca w Soniku 06. I akurat mi się to imię żeńskie spodobało i powstało Pixelize, game no to chyba wiadomo i PL chyba słychać czemu. No. Więc powstał bardzo oryginalny nick. Nie ma z tym zbytnio takiej dłuższej historii, po prostu tak o. Lubisz Lola? Nienawidzę. Nienawidzę. Fajny się wydawał LOL, kiedy grali mi jego profesjonaliści, a nie kiedy każdy gimbus już mówił o, umawiam się na jakiś meczek w LOLa. Tak to mu było z CS-em. Nagrasz może serię klonowe. Kacpi, wiem, że mogę ci tak nazywać, więc będę mówił do ciebie Kacpi. Dziękuję ci, Wszechiwowec, że przypomniałeś mi nazwę tej gry. Bo od dawna chciałem to zagrać, ale nie pamiętałem nazwy, bo kiedyś widziałem na Hyperze tą grę, ale zapomniałem nazwy na drugi dzień, bo Hyper wiadomo leci późno. No i nagram. Jeśli mi się bardzo spodoba, tak jak widziałem to na Hyperze i na Hyperze mi się bardzo spodobało, ale ogólnie tam jest wiele części tej gry, więc będzie ciekawie, to zrobię wszystkie części. Nagrasz może serię Bubsy na PS1. Jak już stwierdziłem, będzie Let's Play na luzie w Bubsy. I o ile wiem, to Bubsy chyba miał jedną część, więc jaką serię? Ale
Nie oczekuj oficjalnego LP z Bubsy 3D. Właśnie, skoro jest Bubsy 3D, to ciekawe, czy jest jakaś gra, nie wiem, na Game Boya. Nagrałeś Horror Sonic X-e. Nagram, żeby się pośmiać. Czy grałeś może w jakiegoś japońskiego Crasha? Kiedyś zagrałem przypadkowo w Crash Bandicoot 3 japońskiego. Nagrać jakieś creepypasty czy też gry. Creepypasty sam w sobie nie będę nagrywał, bo najzwyczajniej w świecie nie lubię tych historii. I często jak się zdarza jakaś dobra pasta, to się najzwyczajniej w świecie boję. A gry oparte na pastach to chyba tylko Sonic AXE. A jeśli chodzi o horror gry, to maraton z FNAF-a się szykuje, bo moja teoria jest doszlifowywana. A poza tym Scott ma w planach wydanie, to znaczy powoli wydaje FNAF-a trójkę, więc będzie fajnie. Twoje zdanie na temat PS1, PS2 oraz PS Vita. Super! Nie mam nic więcej do tych konsoli, po prostu są genialne. A PS Vita to już cudo, jak jeszcze dorobią ten zapowiedziany od dawna emulator PS2, to cud miot, cud malina, jak to mówił. Jak to kiedyś ktoś mówił. Czy wiedziałeś, że Insomniac, kiedy miało prawo do Spyro, to wiesz, że miał powstać Dark Spyro? Nie wiedziałem. Więc dzięki za taką ciekawostkę. Przyda się do maratonu z Spyro. A jeśli chodzi o Dark Spyro, to zanim ten film został nagrany, to zagłębiłem się trochę w tego Dark Spyro i okazało się, jak znalazłem, że ten drugi smok, co jest w The Legend of Spyro, jest właśnie oparty na Dark Spyro. To tyle, pozdrawiam oraz jestem nowym widzem. Witamy kolejnego członka na pokładzie. Jakby co, bo bardzo ładnie tłumaczy Sonika i inne gry na kanale. Dziękuję bardzo, staram się. Więc tak, to tyle z tych pytań, a my nadal lecimy z odcinkiem. Zostało jeszcze praktycznie 10 minut odcinka, więc będzie ciekawie. Więc tak, jest to już przedostatni odcinek z Raymana Szalone Króliki, jak się okazało. Gdyż nie ma więcej tych. Bram. Ale jak spróbowałem zagrać w tamten ostatni świat, to tak mi dał w tyłek. Więc powiem wam szczerze, że odcinek piąty może chyba nawet trwać godzinę. W najgorszym wypadku. Tak, mnie też się to nie widzi. No cóż, ale w każdym razie jakieś 20 minut lub 30 będzie trwał odcinki z Kroka. No. Więc jest fajnie. Ogólnie teraz mi się skończy. Myślałem, że nie skończę z tymi pytaniami w tym odcinku. Myślałem, że zajmą mi co najmniej cały odcinek. A tu proszę, jeszcze sporo mi zostało tego odcinka. Na moją niekorzyść, niestety. Gdyż myślałem, że zajmą mi te pytania. Gdyż zajmą mi cały odcinek, będę miał o czym gadać, a tu klops. Poradziłem z nim sobie bardzo szybko. Ła. Ale powiem wam, że powoli zbieram się do nagrywania Sonic 4 epizod drugi. Bo epizod pierwszy mam już nagrany, wystarczy jeszcze tylko nagrać epizod drugi. I epizod Metal oczywiście, bo epizod Metal jest kanoniczny. Oraz oczywiście już jest pierwszy odcinek już jest gameplay do pierwszego odcinka z Sonic 3 & Knuckles. Więc będzie ciekawy. No. Mam nadzieję, że będzie wam się podobał ten let's play. I
Jak mam być szczery, to powoli mi się nawet zbiera chęć na nagranie Ratcheta. Serio. Nie kłamę. I coraz bardziej jestem za tym, aby próbować montować filmy w Camtasia. Bo Camtasia nie dość, że to robi szybciej, to jeszcze. Tak, miałem wielkie problemy z tą minigierką. A zapomniałem tego wymontować, więc cóż. Gdyż Camtasia najzwyczajniej w świecie jest fajna i prosta w użytku. Sądzę, że ludzie, którzy stworzyli AVS-a, chyba się opierali właśnie na wyglądzie Camtasii. Kilka razy powtórzyłem to. Nie hejtujcie mnie, bo to jest taka moja smakowa gra. Więc. Sorry. Niestety. Tak się dzieje. Ale jeszcze większy problem miałem z bossem, ale bossa nie zapomniałem wymontować. Ten król. Jestem ciekaw dlaczego. Rayman nie może zamienić tego królika. Mimo ogólnie, że mogło być wtedy za proste, ale. Niszczy on praktycznie. Nie wiem, czemu strzeję. Niszczy on praktycznie każdego królika, a tego jakoś załatwić nie może. Czemu? Nie wiem. Nie wiem, czemu on tego królika nie może załatwić. Jest to według mnie głupie. To jest głupie. Głupie. Tak, to jest właśnie ta część odcinka, w której nie mam co gadać i zaczyna mi odbijać. To jest właśnie ten czas. Jest! Przeszliśmy! 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 Tak zaczyna mi odbijać. I nie wiem jak to się stało, nie wiem jak to kompletnie się stało. Nie pytajcie mnie jak to się stało, ale magia. To jest moje wyjaśnienie. Po prostu magia. No. W ogóle mi się wydaje, że to jest chyba tak rozwiązane, że Rayman po prostu ma jakiś swoją energię i po prostu dlatego, że on tak nagle spada, to jest spowodowane właśnie tą energią, że po prostu ją traci i nie ma już siły na ten helikopter najzwyczajniej w świecie. Więc to jest takie moje wyjaśnienie logiki tego, że Rayman spada z tym swoim helikopterkiem. Jest 100% poziom, jak jeszcze. Ciekawe, czy nie 100% klatek. A może. Nie. Więc tak, najpierw pójdźmy do poziomu speedrunnerskiego. Nie pamiętam, czego przeszłam. Ale chyba tak. Dla ciekawych, już ogólnie nagrałem gameplay z Raymana Advance, więc to będzie oficjalne V2 Raymana 1. Ale tam też będziecie mogli zadawać pytania, bo to będzie przecinek LP na luzie. Ale tam będę mówił o grze. Nie będzie się to nazywało LP na luzie, ale wy będziecie wiedzieć, że to będzie LP na luzie. Po prostu będzie to jako oficjalny LP z tej gry. No. Więc będzie fajnie. Będzie fajnie. Jak strasznie muszę się powstrzymać, aby mówić o ciekawostkach w tej grze. Ale na serio, gdyby ta gra była w 3D, to Rayman 4 to.
To mogłoby być to. To mógłby być spokojnie Rayman 4. Według mnie. I dobra, czas na konfrontację z bossem. Więc lecimy. I ogólnie chyba 5 razy próbowałem pokonać tego bossa, a... I nie umiałem go przejść, aż w końcu... byłem tak zdesperowany, że zobaczyłem filmik na YouTubie. Jak go przejść. Więc filmy typu Boss Rush Without Damage to szczerze polecam. I to da. Więc dziękuję wam za oglądanie. Komentujcie do ostatniego, finałowego odcinka luźnego LP z Rayman Szalone Króliki. I dzięki wam za oglądanie i cześć.